moje serduszko, pozdrawiam wasze serduszka i zapraszam na film, który będzie mówił o poszerzeniu świadomości. Każdy z nas chce widzieć i wiedzieć więcej, tak to mogę powiedzieć. No i trzeba poszerzyć swoją świadomość, aby dokonać tego większego widzenia czy większego słyszenia. Wielu z was pyta mnie, jak ja dokonałem tego, więc na wielu filmach opowiadałem pokrótce, tutaj zrobię taki poradnik, jak widzieć więcej, jak poszerzyć swoją świadomość, jak właśnie stworzyć taką świadomość, aby kontaktować się ze światem ducha, rozumieć świat materii, z polem informacji Ziemi, z Bogiem, z istotami pozaziemskimi, z istotami duchowymi, z opiekunami. Zanim przejdę do filmu, zapraszam wszystkich chętnych na warsztaty rozwoju duchowego, gdzie właśnie można poszerzyć swoją świadomość o spotkanie z duszą, z podświadomością, o czym będzie za chwilę w filmie. I tak na dzień 29 marca do Wrocławia są jeszcze wolne miejsca na warsztaty rozwoju duchowego spotkanie duszy. 28 marca w Wrocławiu jest nauka operacji fantomowych, czyli samoleczenia i kreacji rzeczywistości. 22 marca w Warszawie nauka operacji fantomowych, tutaj na te dni są wolne miejsca. No i na ten tydzień 14-15 marca w Krakowie, tutaj wszystkich chętnych proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa. Jest jeszcze kilka osób na liście rezerwowej. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić na te warsztaty, nie do mnie napisze, po prostu na 15 marca widzę, że otworzyło się kilka miejsc, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to niech skorzysta. Natomiast jeżeli chodzi o Poznań, to 30 maja i 31 maja będą warsztaty spotkanie duszy w Poznaniu, więc wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Teraz przejdę do filmu o rozszerzeniu świadomości. Aby rozszerzyć swoją świadomość, trzeba zrozumieć, że świadomość składa się nie tylko z tego, co jest w naszym umyśle, ale z tego, co jest w naszej podświadomości, czyli życia wiecznego i z tego, co jest w energii boskiej, która w nas podróżuje, zwana u nas duszą. Czyli, że świadomość to całe nasze jestestwo, wszystko, co razem wspólnie w naszym ciele działa. Wielu z nas uznaje, że świadomość to tylko to, co mamy w rozumie. Tyle, że jeżeli nasz kochany rozum nie odróżnia prawdy od kłamstwa, dlatego umiemy kłamać i sami zostajemy okłamani w życiu, to ta świadomość nie będzie taką świadomością, jaką sobie życzymy, aby była. Czyli, że świadomość, którą chcemy poszerzyć, jeżeli znajduje się w takim naczyniu, jakim jest nasz kochany rozum, który nie do końca odróżnia prawdę od kłamstwa, a raczej wcale tego nie odróżnia, więc bardzo często, jak powiedziałem, możemy być okłamani, to w tym momencie musimy zrozumieć, że nasza świadomość jest o wiele bardziej złożona. Składa się z wielu dodatkowych rzeczy i funkcji. I tymi rzeczami to jest świadomość naszej podświadomości i naszej duszy. Wszystko to płynie do naszego kochanego umysłu. Dlaczego? Bardzo prosto. Kiedy pojawia się jakiś strach przed czymś, w tym momencie skąd ten strach pojawia się w nas samych? Kto wyświetla myśli na temat tego, w czym uczestniczymy? Nasz kochany umysł. Więc on otrzymał informację od podświadomości i w tym momencie wykonuje jakąś pracę, zarządza całym ciałem. Czyli w tym momencie tutaj mamy zarządzanie umysłem. Czyli łączą się te wszystkie świadomości w nas samych. Świadomość naszej kochanej duszy, czyli energii boskiej. Ja to nazywam połączeniem bezpośrednim z Bogiem. W momencie, kiedy mamy ostrzeżenie nie idź, nie rób, automatycznie ktoś nas ostrzega. I gdzie mamy to ostrzeżenie? Gdzie słyszymy? Słyszymy je w naszym kochanym umyśle, tak, że umysł je neguje. Czyli kiedy jest nie idź, nie rób, zostaw, odpuść, odpręż, wybacz. W tym momencie umysł, jak powiedziałem, atakuje to słowo, bo to nie pochodzi od niego. Czyli musimy zrozumieć, że poszerzając swoją świadomość, ta świadomość składa się z tych wielu przyjemności, które w nas są, czyli głosu duszy, głosu podświadomości i głosu w naszym kochanym umyśle. Nasz kochany umysł składa się z wielu programów. Program religijny, ekonomiczny i społeczny. Program religijny, obojętnie czy ktoś uczestniczy w religii czy nie, jest otoczony tym programem, czyli święta, myślenie religijne i tak dalej. Może uczestniczyć według tego lub przestać uczestniczyć, albo po prostu nigdy nie uczestniczyć, ale wiedzieć, o co chodzi. To ma wpływ też na jego zachowanie podczas świąt, podczas dni wolnych, powiedzmy od pracy, kiedy ludzie gdzieś tam idą do kościoła czy idą do jakichś świątyń, on wiadomo jest inny od nich, ale ma tą świadomość, że żyje w takiej społeczności, która wyznaje
powiedzmy, świadomość religijną. Świadomość społeczna to świadomość przekazana przez rodziców. Czyli w momencie, kiedy rodzice mówią nam, jak żyć, co jest dobre, a co złe, uczą nas według swojej świadomości, no to wiadomo, że ona wpływa na nas przez całe życie. Jest świadomość ekonomiczna, czyli systemu, która jest dookoła nas. System mówi nam, jak mamy żyć, jak mamy myśleć, jak mamy się zachowywać, wkłada nam to też w szkole i w ten sposób programuje się cały nasz kochany rozum. Rozum poprzez wspomnienia, poprzez zachowania nasze, poprzez to, co oglądniemy, co zobaczymy, uzupełnia tą całą naszą świadomość z wiedzą. I w momencie, kiedy chcemy poszerzyć swoją świadomość, trzeba zrozumieć, jak działa rozum, podświadomość i dusza. Połączyć te wszystkie cudowne energie w nas, ja to nazywam przyjaciół w nas, aby po prostu ta świadomość zaczęła być pełna. Bo możemy poszerzać świadomość umysłu, rozwijając się na poziomie wiedzy, czytać, chodzić na warsztaty i w tym momencie, aby nasz umysł działał szybciej, lepiej, aby myśli, które tworzył, by miały energię sprawczą. Ale w momencie, kiedy pojawi się jakiś strach z podświadomości, w tym momencie no, umysł bardzo często paraliżuje się tym strachem, czyli spręża ciało i nie wiemy, co zrobić. Kiedy uczestniczymy podczas snu na przykład, to w tym momencie nasz kochany umysł również nie radzi sobie z tym wydarzeniem, który jest podczas snu. Więc trzeba umieć zrozumieć, że świadomość to zbiór wszystkich naszych, powiedzmy, połączeń z podświadomością, z duszą, z umysłem i to należy rozświetlać. Tym należy posługiwać się. Jak to zrobić? Kiedy wiem, że moja świadomość składa się z połączenia bezpośredniego z Bogiem, z mojej podświadomości, która jest we mnie i która ostrzega mnie, powiedzmy poprzez strach i lęk przed jakimiś wydarzeniami, w którym kiedyś uczestniczyłem w innym życiu i teraz ona robi wszystko, abym nie uczestniczył w tych samych wydarzeniach i poprzez to, co mam zapisane od dziecka w moim kochanym umyśle, to wszystkie te przyjemności, jak ja to nazywam, które we mnie drzemią, trzeba umieć układać, czyli trzeba umieć rozszerzać, rozwijać. Jak rozwinąć głos Boga? Stworzyć sobie przestrzeń w moim umyśle tak, aby ten głos był słyszalny i aby mój kochany umysł nie negował tego głosu. Trzeba zapanować nad przestrzenią kochanego umysłu, który ma zapisane programy z przestrzeni religijnej, ekonomicznej, społecznej. Tych programów jest wiele. Dlatego w momencie, kiedy zacząłem pracować nad swoim umysłem, zrozumiałem, że on wszystko analizuje i kalkuluje. Dlatego nie odróżnia prawdy od kłamstwa, bo wszystko, co do niego wkładamy, jest informacją, a on na zasadzie logiki, swojej logiki oczywiście, według tych programów religijno-ekonomiczno-społecznych zaczyna działać. W momencie, kiedy ta logika, powiedzmy, jest ułożona przez jakiś tam kościół, przez tradycyjnych, konserwatywnych rodziców, przez normalną szkołę i tak dalej, automatycznie zaczynamy inaczej egzystować. Skupiamy, powiedzmy, swoje jestestwo na jakiejś rzeczywistości, w której egzystujemy. I co robimy? Bardzo często nasz kochany umysł nie chce widzieć rzeczywistości innych ludzi. Dlatego dochodzi do sprzeczek między ludźmi, że moja racja najmojsza i ja wiem lepiej, bo ja dokonałam tego, czy uczyłam się, czy tak wszyscy mówią i tak dalej, i tak dalej. Czyli umysł szuka argumentów na poparcie swojej świadomości, swojej wiedzy. Natomiast, aby poszerzyć świadomość, trzeba być otwartym na wiedzę, ja to nazywam globusa. Czyli trzeba pierwsze co zrobić, wziąć do ręki globus i zobaczyć, że globus to ludzie i przestrzenie, w których powiedzmy nie byliśmy, ale gdzie ich rzeczywistość jest zupełnie inna od naszej. Czyli najpierw trzeba wpisać do naszego kochanego umysłu, że to, co mieliśmy do tej pory, to tylko ułamek rzeczywistości, w której egzystujemy. Jeżeli patrzymy na rzeczywistość tak zwanej Ziemi, globusa, to nagle trzeba spojrzeć na tą Ziemię oczami danej przestrzeni. Aby poszerzyć swoją świadomość, trzeba zrozumieć świat poprzez oczy, powiedzmy, Eskimosa, buddysty, człowieka, który jest w innej religii, Indianina i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba najpierw spojrzeć na świat poprzez to, że jest on różnorodny, że jest zupełnie inny.
i że Eskimos będzie patrzył na moje życie i na to, co ja robię, zupełnie inaczej niż ja. Że Indianin będzie patrzył zupełnie inaczej. Że osoba z innej religii będzie mówiła zupełnie inaczej o tak zwanym moim Bogu i o moim Kościele. W tym momencie nasz kochany umysł zaczyna się gubić. Dlaczego? Dlatego, że ma wpisany program. Dla niego wasze wspomnienia, czyli nasze wspomnienia kochane, nasza norma religijno-ekonomiczno-społeczna jest systemem operacyjnym, według którego on funkcjonuje. Jak system operacyjny w komputerze. I on się porusza, tworzy myśli, zarządza motoryką. I nagle chcecie mu wpisać rozszerzenie, czyli żeby on zaczął myśleć inaczej. Co robi? Broni się. Pierwsze co, to wyparcie, że my mamy rację. I tak ludzie, którzy są w religiach, mówią, że każda religia ma rację i jest jedyną właściwą na świecie. Mimo to, że jest tyle tysięcy religii na świecie i w tym momencie trzeba zrozumieć, że po coś one są. Czyli wyparcie to taka obrona kochanego naszego umysłu przed poszerzeniem wiedzy, poszerzeniem świadomości. I wielu z nas spotyka się z tak zwanym wyparciem. Czyli on ma system operacyjny, zbudowany od dziecka, poprzez religię, rodziców, naukę i system, w którym uczestniczymy, czy to będzie szkoła, czy praca, a teraz chcemy mu to wszystko rozszerzyć o na przykład świadomość osoby, która zupełnie nie jest z religii, jak na przykład Indianin, inaczej podchodzi do pracy, inaczej porusza się w świecie ducha. Dla niego to jest szok. On nie myśli takimi kategoriami. Ale po to właśnie mamy podświadomość, aby nastąpiło to poszerzenie świadomości. Jak to zrobić? Bardzo prosto. W momencie, kiedy nasz kochany umysł tutaj wypiera, że ta nasza rzeczywistość jest właściwa i co ty od niej chcesz, do tej pory żeśmy działali w tej rzeczywistości według tych schematów, a teraz chcesz coś zmienić, to automatycznie mówimy, kochany, ale to jest rzeczywistość jednego życia. Więc masz rzeczywistość, tą, którą znasz. A ponieważ świadomość w rozumie, tak to nazywam, powstaje w tym wcieleniu i on ma świadomość tego wcielenia, stąd wspomnienia z tego wcielenia, więc musi sięgnąć do podświadomości. Czyli wpisuje mu się, kochany, wejdź na życie wieczne, na wcielenia zapisane w podświadomości. Wtedy bardzo szybko, nagle okazuje się, że spojrzenie na świat przez oczy Indianina, buddysty, muzułmanina i tak zwanego Amerykanina, Niemca, Francuza i tak dalej, jest proste. Dlaczego? Dlatego, że w wielu waszych wcieleniach byliście takimi osobami, przez które teraz chcecie patrzeć na rzeczywistość. Umysł przestaje się kłócić, przestaje wypierać. Czyli akceptując życie wieczne, następuje poszerzenie waszej świadomości poza normy ekonomiczno-społeczno-religijne. Jest to bardzo piękne w momencie, kiedy natychmiast patrzymy na siebie jak na przepiękną istotę, która żyje wiecznie. Co się dzieje? Następuje momentalnie poszerzenie świadomości na poziomie istoty życia i śmierci. Czyli akceptacja tego, że żyłem wiecznie, akceptacja tego, że mogłem być Indianinem, mogłem być, powiedzmy, Amerykaninem, mogłem być Żydem, chociażby dla wielu Polaków to jest po prostu coś niesympatycznego, aczkolwiek wielu z nas było nimi, więc w tym momencie umysł zaczyna rozłamywać tak zwane granice, które sobie założył normą ekonomiczno-religijno-społeczną z tego wcielenia. Czyli do tej pory posługiwał się taką normą i tylko tyle żeśmy widzieli, a teraz, kiedy zadajecie mu pytania i chcecie poszerzyć świadomość, kiedy widzi globus, automatycznie musi poszerzyć tą normę. W momencie, kiedy mówi, no dobrze, żyją Indianie, żyją inni, ale ja tam nie będę, więc nie potrzebujesz zatrudniać mnie do tego, żebym ja widział jego oczami. Czyli kolejny bunt i wyparcie. W tym momencie mówisz, ale ja chcę tego dokonać i ja potrzebuję spojrzeć na świat jako ziemianin. Nie jako Polak, nie jako, powiedzmy, katolik, nie jako jakaś tam osoba, jak się określamy, profesor, lekarz, nauczyciel i tak dalej, ale jako ziemianin. Słowa mają olbrzymią moc i poszerzają percepcję widzenia i naszą świadomość. W tym momencie, kiedy mówię, że chcę spojrzeć na rzeczywistość jako ziemianin, mój kochany umysł natychmiast akceptuje całość Ziemi. Nie ogarnia tego, tak jak trudno ogarnąć bezmiar kosmosu. Łatwiej, powiedzmy, jest ogarnąć kogoś, kogo można dotknąć, kogo można narysować, niż coś doskonałego w nieskończoności.
W momencie, kiedy mówimy w ten sposób, że jesteśmy ziemianinem, umysł musi nagle dołączyć do tego słowa wszystkie jestestwa. Spojrzeć na ludzi nie już według normy ekonomiczno-społeczno-religijnej danej płaszczyzny, ale jako istoty, które poruszają się po ziemi. Wtedy zaczyna zadawać pytania, kto tą ziemię stworzył, jak ona funkcjonuje, dlaczego tamci żyją inaczej niż my. Pojawia się poszerzenie świadomości. Pojawiają się pytania adekwatne do słowa ziemianin, które wpisaliście do umysłu. Wtedy szukacie wiedzy. Wiedza do was przychodzi na etapie uwolni się z normy ekonomiczno-religijno-społecznej, jaką znałeś do tej pory. Czyli spojrzyj poza schemat doczesnego życia, w którym teraz byłeś. I nagle się okazuje, że ta wiedza, która spływa, jest o wiele szersza. Nagle dowiadujecie się, że świat ducha dla Indian to norma, że inne religie istnieją i tam też jest dużo prawdy, dużo rzeczywistości, w której można sobie zbudować szczęście, radość, uśmiech, że wy nie macie jedynego patentu na życie, że jakaś religia nie gwarantuje wam jedynej słusznej drogi, że jakaś nauka nie gwarantuje wam odpowiedzi na wszystkie pytania. I w tym momencie to poczucie świadomości następuje przez jedno słowo, które pojawia się w waszym umyśle, chociażby ziemianin czy globus. Idźmy dalej. W momencie, kiedy powstają pytania i szukacie odpowiedzi na te pytania, no umysł otrzymuje mnóstwo informacji z różnych źródeł, od naukowców, od religii i tak dalej. Musi je posortować. Czyli następuje poszerzenie świadomości, ale tak jak wielu z was do mnie pisze, że macie w głowie chaos, bo tych wiadomości jest tak dużo, a rozum nie odczyta prawdy i kłamstwa. Po prostu dla niego to jest informacja, która uruchamia w nim kalkulację i analizę, więc automatycznie trzeba umieć go uporządkować. I zaczyna się przyjemność pracy nad własnym umysłem. Czyli zakładacie mu tak zwane filtry. Przyjmij wszystko to, co mnie rozświetli, co da mi uśmiech, radość i szczęście. I nagle informacje, które przychodzą do was, rozświetlają was. Trafiacie na jakieś strony na internecie, oglądacie jakieś filmy, które dają wam przyjemność egzystencji. Sama przyjemność egzystencji dla poszerzenia świadomości ma olbrzymie znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że tworzy przyjemność w przestrzeni umysłu, czyli endorfiny, hormony szczęścia, i przyjemność w przestrzeni miłości, obfitości, pracy. Przekłada się na te wszystkie trzy pola. W momencie, kiedy przyjemność egzystencji powoduje, że płyną do was informacje, przypływa informacja na temat wielowymiarowości, na temat tego, że żyjecie wiecznie. Umysł, akceptując to, że żyjemy wiecznie, że śmierć nie istnieje, jest tylko przejście na inny wymiar, na inną rzeczywistość, automatycznie poprzez to, że ma w ręku globus, w cudzysłowie oczywiście, i wie, że dla połowy świata reinkarnacja to norma, automatycznie, patrząc właśnie oczami tej drugiej połowy świata, zaczyna szukać informacji o wielowymiarowości. Co to powoduje? Powoduje, że nagle otrzymuje zwrot informacji, że jest jedną ze świadomości w tym ciele, w tej materii. I że nic się nie kończy, tylko wszystko trwa wiecznie. Jeżeli trwa wiecznie, to do czego to zmierza? I kto to stworzył? W tym momencie te pytania uruchamiają mu kolejne otwarcie świadomości duszy, czyli energii boskiej, która w nas jest. Już wie, że słowo dusza nie dotyczy wszystkich ziemian, że jest w pewnej części ziemi. Natomiast wie, że jest jakaś energia, która to wszystko stworzyła. Stworzyła globus, który rozpoczął jego poszerzenie świadomości. Stworzyła procesy naukowo-chemiczne, o których uczył się w szkole. I stworzyła jakąś historię, którą przekazywali mu rodzice. I automatycznie w tym momencie pytanie brzmi, jak korzystać z tej energii. I zaczyna się znowu poszukiwanie wiedzy, czyli rozszerzenie swojej świadomości na przestrzeni połączenia z energią, którą nazwano u nas duszą, czyli energią boską w nas samych. W momencie, kiedy dochodzi do świadomości, że każdy z nas ma energię boską w sobie, że wszystko, co go otacza, jest boskim dziełem, tak to mogę powiedzieć, obecnie jak nazwie Boga, źródło, wszechbyt, w ten sposób
nasz kochany umysł poszerzył swoją świadomość z takich ograniczeń do takiego patrzenia. Co się dzieje wtedy? Zaczyna zadawać pytania i zaczyna się uczyć słuchać odpowiedzi. Czyli mam połączenie z Bogiem. Mam w sobie energię boską, ale jak z niej korzystać i jak z nią rozmawiać? Szuka informacji, wiadomo, w necie, w książkach i tak dalej, od rodziców, od ludzi podobnych do siebie. I nagle się okazuje, że te informacje do nas płyną w postaci tak zwanego przeczucia, szósty zmysł, intuicji, że jakaś tam norma naukowa nazwała te podpowiedzi po swojemu. Ale nie pasuje mu do tej normy naukowej. Bo dlaczego jeden ma szósty zmysł tak mocno otwarty, że wszystko mu się wiedzie w życiu, a drugi ma podpowiedzi, a nie słucha tych podpowiedzi? W tym momencie, kiedy rozumie, że te podpowiedzi płyną skądś, zaczyna pytać się, jak może z tym kimś porozmawiać. I co trzeba zrobić, żeby rozmawiać? Film na temat, jak rozmawiać z Bogiem, jest na mojej stronie. Mogę tylko powiedzieć, że jest to bardzo piękne i bardzo proste. Jak to zrobić? Kiedy poszerzymy świadomość swoją, naszego umysłu, naszej normy o to, że jesteśmy na ziemi, że tutaj jest taka różnorodność, że mamy w sobie głos źródła, to automatycznie jak usłyszeć to przeczucie jeszcze raz? Jak usłyszeć głos intuicji jeszcze raz? Umysł wtedy szuka odpowiedzi na to pytanie. Co trzeba zrobić? U mnie to działa w ten sposób, że kiedy kładę się do spania, mówię: kochany Boże, co chcesz mi powiedzieć? Kochany tatusiu, co chcesz mi powiedzieć? Ostatnio słyszałem piękne słowo kochany wodzu na poziomie tutaj warsztatów w Poznaniu. Zadaję takie pytanie. I co się dzieje z moim umysłem? On nie kłóci się z tym, że to nie istnieje, że nie jesteśmy godni, aby rozmawiać z Bogiem, że nikt nie rozmawia z Bogiem i tak dalej. Wszystkie te programy religijne, które kiedyś stanowiły u mnie normę, poprzez poszerzenie świadomości, poprzez widzenie, że religii jest wiele tysięcy na ziemi, że każdy ma jakąś prawdę w tej swojej religii, każdy uważa, że ma rację w tej swojej religii, w tym momencie mój umysł nie kłóci się z tym, że nie mam połączenia ze źródłem. Dowodem na połączenie jest tak zwana intuicja, przeczucia, według których zaczął funkcjonować, których zaczął słuchać, a nie je negować. I w tym momencie, kiedy zadaję takie pytanie, co muszę zrobić? Przestawić mój kochany umysł na odbiór. Czyli wyłączyć mu program kalkulacji i analizy, który ma w sobie. Wiemy, że każda informacja, która do nas wpływa, jest kalkulowana, analizowana przez tak zwaną logikę zapisaną od dziecka w tym wcieleniu. Więc w momencie, kiedy panuję nad swoim umysłem, pokazałem mu, że jestem ziemianinem, pokazałem mu, że mam połączenie ze źródłem, z Bogiem, bo sam zadał mi pytanie, a kto to stworzył, to automatycznie teraz muszę otworzyć połączenie, czyli mieć telefon w swoim jestestwie do rozmowy ze źródłem, z Bogiem, z istotami. W momencie, kiedy ten telefon włączam, to jak działa telefon? Na zasadzie słuchania, czyli tu mówię, a tu słucham. Mój kochany umysł przełączam na słuchanie i mówię do niego: żadnej kalkulacji, żadnej analizy, żadnej logiki, którą masz w sobie. Słowo niemożliwe istnieje i jest podstawą do słuchania, połączenia z Bogiem, z istotami, z polem informacji Ziemi. Dlaczego? Dlatego, że kiedy spojrzę w gwiazdy, wiem, że jest to nieskończenie wielkie i tam jest nieskończenie wiele procesów, których mój rozum nie umie i o których nie wie. Więc muszę ubrać się w tak zwany obraz, zrozumienie tego obrazu poprzez przyjemność egzystencji, czyli przebywanie w nim. W momencie, kiedy proszę Boga o głos, o pomoc, czy dziękuję Mu za dzień, to w tym momencie mój umysł jest kompletnie wyciszony. Jest jak monitor w komputerze, na którym może pojawić się obraz, pojawić się słowo albo pojawić się dźwięk, bo ten monitor ma głośniki. I w tym momencie ten monitor jest odłączony od systemu operacyjnego, którym startowałem przed rozszerzeniem świadomości, czyli przed tak zwaną normą. On jest wyłączony ze wszystkich rzeczy, które kiedyś były dla mnie normą.
Nie ma tam religii, nauki, tradycji, konserwatyzmu, tego co mówili rodzice. Jest czystość. Jest ekran, na którym ma się coś wyświetlić. I w tym momencie system operacyjny, który wpisałem do siebie, działa na zasadzie nie analizuj i nie kalkuluj tej odpowiedzi, która przyjdzie. Pozwól jej być. I mój umysł na początku oczywiście wyparł się, ale jak to, bo to ja, bo to coś tam, a skąd wiesz, że to przyjdzie od źródła i tak dalej. Natomiast im bardziej pokazywałem mu świat ducha i świat duszy, tym szybciej on przełączył się na słuchanie. I w tym momencie, kiedy doszło do słuchaj, nie komentuj, zawsze mówię do niego, pomagaj, nie przeszkadzaj. Tam słyszałem czasami zgrzyty, natomiast w tym momencie, kiedy przełożył się na słuchanie, nagle płynęły przekazy, które znacie z mojego bloga, które znacie z filmów. Kiedy podłączam się automatycznie, zaczynam widzieć pewne rzeczy. Kiedy rozmawiam z wami również, widzę rzeczy z waszych wcieleń, jestestw i tak dalej. Kiedy robię warsztaty i rozmawiam z wieloma ludźmi na warsztatach, mówiąc o ich życiu, po prostu te połączenia następują. I mój kochany umysł po prostu wyświetla mi te słowa, wyświetla mi ten obraz i jest to automatyzm działania. Czyli on nie kalkuluje, nie analizuje. Jak to mówię, nie zanieczyszcza tego obrazu swoją logiką i kalkulacją, swoją normą, swoją przeszłością. System operacyjny działa na zasadzie monitora z głośnikami. Wyświetla się i to płynie. Rozmowa z Bogiem, najprzyjemniejsza rozmowa, jaka płynie przez nasze jestestwo, przez nasz telefon. Dlaczego? Dlatego, że ta rozmowa zawiera idealną harmonię w słowach i w obrazie. Bóg jest ideałem, równością, harmonią, spokojem, miłością. Ideałem we wszystkich tych wartościach. I w momencie, kiedy rozmawiacie z Nim, płynie przepiękna melodia ubrana w słowa, która wyświetla się w waszym kochanym umyśle. I nasz kochany umysł, który doświadcza tej przyjemności egzystencji, rozmowy ze źródłem, kiedy ta melodia miłości płynie przez wasz umysł, kiedy natychmiast tworzą się endorfiny, to jest ta przyjemność, czyli umysł poprzez kilka słów, które wchodzą do niego, natychmiast uruchamia hormon szczęścia. To powoduje, że wasze ciało czuje się bardzo dobrze podczas tej rozmowy. Następuje taka błogość. To kolejny dowód, że to przychodzi od źródła, to z czym się komunikujecie, daje wam energię przyjemności. Energię niezmierzalnej przyjemności, tak to mogę powiedzieć. I wtedy te słowa, które płyną od źródła, są przyjemnością egzystencji, która wypełnia całe moje ciało i całą moją przestrzeń. Mam uśmiech na twarzy, moje oczka czasami płaczą, dlatego że to jest tak przyjemne, tak pięknie, że mówią, że czasami płaczę ze szczęścia. Dusza daje nam znać, że to, w czym uczestniczymy, jest przepiękne i cudowne. W momencie, kiedy rozmowa trwa, zadaję pytania o to, co mnie spotka w przyszłości, co mogę zmienić w swoim jestestwie, jak mogę pomóc takiej osobie, jeżeli zabieram ją ze sobą do źródełka. I w tym momencie przychodzą odpowiedzi. Czasami, kiedy podłączam się do źródełka, proszę o pomoc, słyszę tylko śpi, odpoczywaj, regeneruj się. W tym momencie wiem, że nie czas i nie miejsce. Mój kochany umysł musiał zrozumieć, że wszystko ma swój czas i miejsce, prawa duchowe, o których mówiłem, według których żyję. W momencie, kiedy mój kochany umysł po takiej rozmowie często mówi wow, albo zaczyna komentować to, jak to się skończy. Często na warsztatach ludzie pytają mnie właśnie, jak to jest, że kiedy mówisz mi o wcieleniach, czy o tym, co przeżyłem, kiedy tłumaczysz medytację, to tłumaczysz to tak, że to jest poza logiką rozumu. Mój rozum się kłóci z twoim tłumaczeniem, ale wiem tu w środku, że to jest prawda. Ja mówię, kochany, mój rozum czasami, jak tłumaczę wam wasze obrazy, przekonam na rzeczywistość, to mój rozum mówi, wow, tego bym nie wymyślił, ale czad, niesamowite. Czyli on, według swojego systemu operacyjnego, który jeszcze jest tam w nim w środku, widząc, w czym uczestniczy, nie zakłóca tego wyparciem, czy jakąś logiką, kalkulacją, analizą, tylko po prostu przygląda się temu i sam się tym zachwyca. I poszerzenie świadomości to taki zachwyt
nad sobą, nad światem, nad kosmosem, nad wszystkim tym, co zostało stworzone. Mój światopogląd poprzez poszerzenie świadomości będzie inny niż światopogląd wielu ludzi na Ziemi. Dlatego niektóre filmy o polityce nie są zrozumiane, czy o, powiedzmy, ostatni film o wirusie. Dla nich to, jak rządy mogą być dobre. Dla mnie to droga w planie boskim do czegoś większego. I poprzez poszerzenie świadomości mogę zobaczyć sobie, co to dobrego przyniesie na Ziemi. Zakładanie filtrów, poszerzenie świadomości to zakładanie filtrów. Dlaczego? Dlatego, że wasz umysł, kiedy zacznie myśleć, że jest ziemianinem, istotą wielowymiarową, która ma połączenie z Bogiem, natychmiast zacznie czerpać informacje z pola informacji Ziemi, kosmosu, wszechświata. Więc tych informacji będzie bardzo dużo. Tak dużo, że często zagotuje się sam. Dlatego, że uważa, że ma mnóstwo pamięci na to, aby przyjąć te informacje, a tak naprawdę okazuje się, że tej pamięci jest bardzo mało, żeby zrozumieć istotę stworzenia, istotę kosmosu, istotę życia pozaziemskiego, jakiejś cywilizacji i ich historii. Więc w tym momencie zakładamy filtry. Niezbędność dla mnie, dla świata, co dobrego z tego wyniknie, niech przyjdą istoty, które mnie rozświetlą i tak dalej. Wasza droga to wasze filtry, które sortują wiadomości, które do was przychodzą. W momencie, kiedy chcecie mieć kontakt, powiedzmy, z Jezusem, to wiadomo, że trzeba zrozumieć, kim był. No i wkładają się programy religijne, tak? Bogiem, powiedzmy, istotą, która oddała za nas życie, która cierpiała i tak dalej. Wkłada się mnóstwo programów religijnych. Tyle, że w momencie, kiedy patrzysz na jednego przez pryzmat ziemianina, a nie katolika, nagle okazuje się, że dowiadujesz się, że on nie był katolikiem, że nie tworzył religii, że stworzył przestrzeń, w której ludzie byli sobą. Mówił o cudach, jakimi są ludzie, że pomagał wszystkim, nie dzielił na lepszych i gorszych, że umiał rozmawiać ze wszystkimi. Zaczynasz rozumieć jego drogę. I co się dzieje? Kiedy prosisz o połączenie z taką cudowną istotą, nagle okazuje się, że umysł czeka na to połączenie, tak? I wkłada mu się program. To niegodnym, nie potrafisz, nie umiesz, nikt nie ma połączenia z Jezusem. I programy religijne, które miał zapisane, natychmiast się włączają. I co trzeba zrobić? Kochany mój umyśle, patrzymy ziemianinem i istotą wielowymiarową. Bóg jest ideałem. Skoro mam z nim połączenie, to mogę mieć połączenie z każdym, bo on stworzył każdego. Z każdym jego dzieckiem. Umysł zapisuje to do swojego programu operacyjnego jako normę. Połączenie z każdym. Wtedy błyskawicznie zaczynacie łączyć się z tą istotą. I znów przychodzi przyjemność egzystencji. Słowa Jezusa, istoty, która ubrała się w światło, płyną tak jak melodia. Pokazujemy od góry do nas. Również dają mi przyjemność taką, jak przyjemność rozmowy ze źródłem. Zadaję pytania i otrzymuję odpowiedzi, ale one są poza schematem religii, poza schematem tradycji i ekonomii. To przyjemność spojrzenia na świat jego oczami, tego, kim był i co robił. Dlatego są rozmowy na moim blogu i na moim kanale z nim. Zupełnie inne, niż gdybym miał je przeprowadzić jako katolik, czy jako ten wpatrzony w niego, czy jako ten, który widzi w nim Boga. Poszerzenie świadomości dało mi zrozumienie, że wszyscy jesteśmy dziećmi źródła i wszyscy jesteśmy swoimi braćmi, siostrami, o czym mówił Jezus i wiele, wiele innych istot od światła. I w tym momencie patrzę na niego z perspektywy brata. Więc nie mówię mu na pan, nie klęczę przed nim, bo nie klęka się przed bratem czy siostrą. No chyba, że chcecie, powiedzmy, zrobić jakiś żarcik, czy po prostu zrobić jakąś przyjemność. Więc w ten sposób do tego podchodzę. Patrzę na niego oczami przyjaciela, a nie oczami normy religijnej. Poszerzenie świadomości daje mnóstwo przyjemności egzystencji. Spotkanie z istotami pozaziemskimi. W momencie, kiedy patrzę w kosmos i mój umysł zadał jedno pytanie. Po co to ktoś stworzył? To, co widzę, ok, żeby mi dawało przyjemność patrzenia. Ale to, czego nie widzę? Po co tworzyć coś, czego nie widzę? W tym momencie, i nie mogę tam się dostać, w tym momencie odpowiedź na to pytanie jest prosta. Skoro wiem, że Bóg nie marnuje energii, że wszystko jest po coś w jego świecie, to wiem, że i kosmos, którego nie widzę, jest po coś. A skoro zaczynam szukać
o kosmosie i słowo UFO cały czas mi się pojawia, przysłowie kosmos, to nie nazwę czegoś, jakiegoś zjawiska, które nie powstało, którego nie ma na Ziemi, ale nazwę coś, co się zadziało i co się powiela miliony, miliardy razy w naszej przestrzeni. A ponieważ znów patrzę przez pryzmat globusa, więc nagle widzę, że miliardy takich zjawisk są normą na Ziemi, prawdą. Więc mój kochany umysł mówi, niech się stanie, połączmy się z jakąś istotą pozaziemską, bo jest normą, bo istnieje, bo nastało takie zjawisko. I co robi? Przechodzi na czuwanie, czyli na słuchanie tego, co przypływa. Medytacja pozwoliła mi nie tylko słyszeć, ale i widzieć, czyli przekazywać te informacje od wielu, wielu istot pozaziemskich. I to jest przepiękne, że poszerzenie świadomości daje taką możliwość. Zadając sobie pytania, otrzymujemy odpowiedź od wszechświata. Mało tego, otrzymujemy metodę. Wielu z nas skorzystało z warsztatów rozwoju duchowego czy poszerzenia swojej świadomości. Dlaczego? Dlatego, że wyraziliśmy chęć poszerzenia swojej świadomości, zrozumienia, czym jest. I kiedy rozumiem, że moja kochana świadomość jest o wiele większa niż świadomość do tej pory, którą miałem w umyśle, to chciałem zaspokoić i swoją ciekawość, i jej ciekawość. Chciałem sprawdzić, czy ma jakiekolwiek granice na przyjmowanie wiedzy, na kontakt z istotami. I powiedzmy, warsztaty rozwoju świadomości spowodowały, że zacząłem poszerzać świadomość i robię to do dzisiaj. Bo nie spotkałem się z wszystkimi istotami pozaziemskimi w kosmosie, z wszystkimi istotami duchowymi i nie odbyłem wszystkich rozmów ze źródłem. Każdy dzień daje mi możliwość połączenia i nauki czegoś nowego. Więc bardzo się z tego cieszę. Czyli połączenie świadomości to wyjście poza schemat, który do tej pory funkcjonował w naszym życiu. Trzeba mieć odwagę, żeby wyjść poza ten schemat. Dlaczego? Teraz o minusach poszerzenia świadomości. Narażacie się na wyśmianie. Powiedzmy, każda osoba ubrana w religię będzie wypierała waszą rzeczywistość. Mało tego, kiedy się upieracie, że widzicie na przykład duchy, czy rozmawiacie z Jezusem, to najpierw jest to żart, potem nazwane jest to chorobą, a potem następuje wyparcie całej rodziny, społeczności. Więc trzeba mieć olbrzymią odwagę, aby mieć poszerzoną świadomość w przestrzeni zamkniętej świadomości poprzez religię, naukę, społeczeństwo. Więc narażacie się na tak zwane odstawienie i wiele z was to przeżyło, ja też. W momencie, kiedy poszerzacie swoją świadomość, bardzo często widzicie odmienny system. Ludzie narzekają, tworzą i mówią, że nic się w tym systemie nie da zrobić. Wierzą w jakieś bajki o NWO, o depopulacji i tak dalej, i tak dalej. Chcą być niewolnikami we własnym domu, we własnym świecie. Wy patrzycie na ten system jak na możliwość kreacji rzeczywistości. Czyli wiecie, że wasza świadomość kreuje waszą drogę. Całe wasze jestestwo tworzy waszą świadomość. Wystarczy posprzątać system operacyjny zza przeszłych programów. W tym momencie system zaczyna wam towarzyszyć. Zaczyna się układać pod wasze myśli sprawcze. Dokonujecie pierwszych niesamowitych wydarzeń w waszym życiu. Tak zwanych cudów. Niemożliwego. To niemożliwe, kiedy opowiadacie o tym innym ludziom, nie mieści im się w głowie. Nazywają to niemożliwe, wydawało ci się, to choroba, zdawało ci się i tak dalej. U nich następuje wyparcie. W waszym programie operacyjnym, który jest w waszym umyśle, staje się to normą. Staje się to fascynacją. Wow, dokonałem czegoś niemożliwego. Udało mi się to zrobić, więc mogę więcej. Co zaczynacie robić? Zaczynacie czynić więcej. Zaczynacie dzięki poszerzeniu świadomości czynić cuda. Zaczynacie podróżować za tymi cudami. Zaczynacie chcieć czynić te cuda. I w tym momencie, kiedy to udowadniacie innym ludziom, kiedy macie potwierdzenie tego, osoby, które wypierały, jakby patrzą na was i nie wiedzą, co z tym zrobić. Boją się jednego, że zaburzy to ich światopogląd, zburzy to ich system operacyjny, nastąpią bóle głowy i że
będą musieli się do tego jakoś ustosunkować, odnieść. A łatwiej się żyje w wąskiej świadomości niż w takiej szerokiej świadomości. Więc bardzo często następuje odbicie i wyparcie, o którym wspomniałem wcześniej. Ale kiedy macie z nimi kontakt, oni obserwują was. Czy dało wam to uśmiech, radość, szczęście, czy ta kreacja i te cuda, które robicie, dają wam możliwość spełnienia się w życiu. Mało tego, czy dają wam odpowiedź na pytanie, o co chodzi w życiu i po co żyje? Wielu z nich zadaje sobie takie pytania i ma złość do siebie, że ich życie jest monotonne. Praca, dom, kredyt i tak dalej, związki. Cały czas w kółko to samo. Potem przychodzą jakieś wydarzenia zwane pech, nieszczęście i tak dalej, trauma. Nie rozumieją istoty śmierci, istoty przeżycia wiecznego. Nie rozumieją istoty konsekwencji swoich myśli. I w momencie, kiedy wam się wszystko pięknie układa, kiedy macie lekkość w życiu, kiedy tym emanujecie, automatycznie u niektórych budzi to złość, agresję, irytację. Atakują was. To ten minus. Za to, że jesteście szczęśliwi. Za to, że śmiecie mieć lekkość w życiu i za to śmiecie mieć inne zdanie na temat polityki, na temat wydarzeń na świecie. Za to, że śmiecie mieć odwagę wyjścia z poziomu niewolnika, z poziomu tego, który się przybił do krzyża i wisi i ma całe życie cierpieć, z poziomu tego, który gdzieś tam musi walczyć do jakiegoś świętego państwa islamskiego, dla tego, który ma gdzieś tam być w jakiejś kaście ułożony i nie może zmienić tej rzeczywistości. Czyli macie odwagę wyjść poza normę i możecie się narażać na tak zwaną agresję tych, którzy uważają, że norma i ilość ludzi, którzy ją wyznacza, jest jedyną słuszną drogą na Ziemi. Natomiast plusy to to, że kiedy widzą waszą lekkość życia, szczęście, radość, zaczynają pytać, jakże się to zrobili. Tak jak wielu z was pyta mnie teraz, jak poszerzyłem swoją świadomość. Wystarczy do naszego kochanego umysłu wpisać kilka pytań, aby zburzyć cały system operacyjny. Czyli dlaczego urodziłem się w tej przestrzeni? Dlaczego wybrałem takich ludzi na rodziców? Dlaczego mam takie strachy i lęki w sobie od urodzenia? Dlaczego nie potrafię tego i tego zrobić? Dlaczego nie mam talentu jak inni? Dlaczego każdy z nas jest inny? Dlaczego w naszej przestrzeni nie ma takiej lekkości jak w tamtej przestrzeni? Dlaczego tutaj nie ma takiej roślinności? Dlaczego świecą gwiazdy na niebie? I tak dalej, i tak dalej. Zadając pytania, automatycznie wasza świadomość się rozszerza, a wasz system operacyjny się zmienia. Przy tak zwanych programach religijnych jest największy bunt umysłu i największe wyparcie. Dlaczego? Bo powoduje to strach u waszych bliskich. Nie chodzisz do kościoła, zobaczysz, Bóg cię pokaże. No to dobra, będę chodził do tego kościoła. Sami sobie zaprzeczamy. Chcemy poszerzyć świadomość, ale ulegamy presji naszych bliskich. Ulegamy presji ich strachu. Oni się boją niechodzenia do kościoła, bo mają tak zapisane w swojej świadomości. I tym strachem atakują nas. Otaczają nas. I my, powiedzmy, dla odpuszczenia, jak to mówią, dla świętego spokoju, wykonujemy coś wbrew swojej woli. Następuje sprzężenie w naszym umyśle. Sprzężenie energii. Czyli umysł mówi, to jak to? Najpierw poszerzasz wiadomość, a potem wykonujesz to, co robiłeś do tej pory? Coś tutaj nie gra. I te dwie energie po prostu się znoszą. Czyli albo idę do wolności, albo jestem w granicach tego, co było, w przeszłości. Stąd trzeba mieć odwagę powiedzieć, kochani, ja jestem ziemianinem, jestem wolny od religii, ale wiem, że źródło istnieje, bo rozmawiam z nim i każdy z was ma z nim kontakt. Natomiast nie potrzebuję pośredników do rozmowy ze źródłem. Nagle okazuje się, że to wszystko pięknie działa. Poszerzenie świadomości to również zrozumienie swego jestestwa. Zadanie, po co żyję? Dlaczego mam takie życie? Dlaczego mam takie ciało? Dlaczego wybrałem takie ciało? Jeżeli ono płynie w zdrowiu, przyjemność egzystencji. Ale jeżeli żyję w chorobie od urodzenia, dlaczego mam taką chorobę? Czyli zadając pytania, automatycznie wchodzicie w świadomość podświadomości i w połączeniu z polem informacji Ziemi i Boga. Świadomość to taka wspólna przyjemność waszego umysłu
działania waszej podświadomości i działania duszy w tym jednym pięknym ciele, w tej jednej pięknej podróży. Kiedy zaczynacie patrzeć na siebie, na osobę, jak na osobę wielowymiarową, co się dzieje? Pojawiają się wymiary. Pojawia się świat równoległy. Pojawia się zrozumienie świata równoległego. Nagle dowiadujecie się, że żyjecie wiecznie, ale też na różnych płaszczyznach. Że część zwana duszą ma jaźnie, które żyją na światach równoległych. Dopuściliście taką możliwość do swojej świadomości, więc automatycznie otrzymujecie odpowiedzi. I co się dzieje? Zmieniają się sny. W snach zaczynacie podróżować w światach równoległych, które są dookoła nas. Macie sny ze swojej jaźni, czyli istoty, która jest wami na innej płaszczyźnie, na innym świecie równoległym. Opowiadałem o tym w innych filmach. Każda taka zmiana, każde takie otwarcie się na niemożliwe, zaakceptowanie tego niemożliwego, to przestawienie systemu operacyjnego na nową świadomość, na obrazy z tej świadomości. I to, co jest piękne, co mówię wszystkim osobom, które są na warsztatach u mnie, że nie trzeba logicznie wytłumaczyć każdego obrazu. Trzeba umieć być w przyjemności oglądania i uczestniczenia w tym, co się dzieje w naszej głowie i z naszym ciałem i w naszej przestrzeni. Nie da się logiką naszego umysłu wytłumaczyć obrazy świata smoków, elfów i tak dalej, istot pozaziemskich, ale można w tym uczestniczyć przyjemnością egzystencji, fascynacją tego, co widzicie i cieszeniem się z tego, co tutaj się dzieje, co oglądacie. Wtedy mój kochany umysł jest jak telewizor, kiedy włączacie sobie film, na który czekaliście. On was zachwyca. Często mówię, ale ktoś miał cudowny pomysł na to, żeby stworzyć taki film. Widzimy ekipę, która przy tym pracowała. Obraz i dźwięk, który się niesie z tego filmu. Nie muszę rozumieć, po co to było, jak to jest stworzone. Ja cieszę się uczestnictwem w tym obrazie. I tak jest z podróżą po światach, po kosmosie, z rozmową z Bogiem. Ja cieszę się uczestnictwem w tym, co zostało mi podarowane, co otworzyłem, w czym jestem tu i teraz. Dlatego każdy, kto chciałby wytłumaczyć każdy obraz, zanalizować każdą myśl, każdą wiadomość, każdą informację, zapętla sam siebie. Nie poszerza świadomości, tylko stara się dostosować informację, obraz do tego, co zna. Każdy, kto otworzy się na niemożliwe, nie muszę wiedzieć, o co chodzi. Cieszy mnie przyjemność egzystencji, tworzenie energii przyjemności w tym, co widzę. Poszerza swoją świadomość. Wychodzi ona poza logikę, kalkulację i analizę. I wielu z was pyta mnie, jak odróżniam prawdę od kłamstwa. Nie robię tego umysłem. Przyjmuję informację. Ta informacja jest wyświetlona na poziomie mojego monitora, czyli umysłu. I pytam się swojej podświadomości, swojej duszy i Boga, co ma dobrego przynieść dla Ziemi? Czym jest ta informacja w mojej przestrzeni? Automatycznie, kiedy informacja drga, rozpada się, w tym momencie mam podpowiedź kłamstwo. Kiedy tworzy piękne światło, prawda. Tak można porównać informacje. Wystarczy wziąć tą informację i zobaczyć, co czujecie. Spokój, harmonia daje wam przyjemność egzystencji, czyli prawda. Drganie, ciarki, irytacja, złość, kłamstwo. Każdy z nas te informacje przepuszcza przez swój kochany umysł, logikę, przez swój system operacyjny. W momencie, kiedy pracujemy na początku tylko z umysłem, który przechodzi do podświadomości i duszy, do tak zwanego ziemianina, czy dziecka kosmosu, na początku jeszcze jest problem, w cudzysłowie, z rozróżnieniem tych informacji. Ale w momencie, kiedy ja patrzę na te informacje jak na przyjemność egzystencji, jak na fascynację w uczestnictwa w tym obrazie i w tej informacji, automatycznie zwalnia się ten program kalkulacji, analizy, kłamstwo, prawda, a pojawia się przyjemność. Pojawia się stan, który określa daną informację. I ten stan bardzo łatwo pokazuje mi, czy ta informacja płynie z tego źródła, z tamtego źródła, co mi daje, co mnie rozświetla, co zmieni w mojej rzeczywistości, co mogę przekazać ludziom. Tak to wygląda u mnie i rozświetlenie świadomości
to wyjście poza normę i zadawać pytania sobie, nie ludziom, sobie, bo mądrość podświadomości jest tak olbrzymia i mądrość duszy jest tak olbrzymia, że każdy ma odpowiedzi w sobie, tylko nie każdy otworzył się na słowo reinkarnacja, na słowo życie wieczne, na słowo mądrość w sobie. Poszerzenie świadomości to też wyjście z samokrytyka, wyjście z programów typu niegodnym, nie potrafię, nie umiem. Docenienie siebie, swojego życia, swojego jestestwa i to, że mieliście odwagę zejść tutaj na ziemię, że chcieliście tu zejść na ziemię w takich czasach. I w tym momencie, kiedy patrzycie na siebie w lustrze, to spójrzcie nie tylko oczami umysłu, ale oczami własnej duszy, oczami podświadomości, oczami istoty wielowymiarowej, duchowej, pięknej, cudu, jakim jesteśmy. Jeżeli każdy z nas ma bezpośrednie połączenie z Bogiem, to kim jest na ziemi? Jak można nazwać go jakimś epitetem? Jest mądrością Boga na ziemi, którą niektóre rozumy odpychają. Tak mogę powiedzieć. Jest mądrością i światłem na ziemi w planie boskim, które logika wielu z nas nie umie przyjąć do wiadomości. Więc każdy z nas poprzez tą logikę może nie widzieć w ludziach czegoś pięknego, cudownego. Ale kiedy zaczniemy patrzeć na ludzi poprzez duszę i podświadomość, zobaczymy w ludziach cud, połączenie ze źródłem i mądrość, jaka w nich płynie. I życzę Wam, aby każdy z Was rozszerzył swoją świadomość tak, aby w każdym człowieku widział mądrość boską. Dziękuję za ten film.